Wysoka Rado, otwieram szóstą sesję Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, serdecznie witam Burmistrza Miasta i Gminy Pana Jerzego Paula, serdecznie witam Panią Sekretarz, serdecznie witam pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie, serdecznie witam Panów Sołtysów i Przewodniczących Osiedli, serdecznie witam Nowosarzyńską Telewizję Kablową Lokaltel, serdecznie witam wszystkich gości uczestniczących w obradach dzisiejszej sesji. Wysoka Rado, na podstawie listy obecności stwierdzam, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 21 radnych, a więc bierze udział w sesji pełny ustawowy skład Rady Miejskiej. Obrady Rady są tym samym prawomocne i Rada na dzisiejszym posiedzeniu może skutecznie podejmować uchwały. Wysoka Rado, w zawiadomieniu o dzisiejszej sesji otrzymaliście Państwo określony porządek obrad. Czy do tego porządku obrad ktoś z radnych, względnie Pan Burmistrz, chce wnieść propozycję jego zmian? Proszę uprzejmie. Nie widzę wniosków o zmianę porządku obrad. Wobec tego poddaję pod głosowanie przyjęcie porządku obrad w brzmieniu, jak w zawiadomieniu dzisiejszej sesji. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem porządku obrad w brzmieniu, jak w zawiadomieniu dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki do góry. 9. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła porządek obrad szóstej sesji. Przechodząc do realizacji przed chwilą przyjętego porządku obrad, przechodzimy do przyjęcia protokołów z czwartej, piątej sesji. Wysoka Rado, pragnę poinformować, że nikt z radnych na trzy dni przed odbyciem dzisiejszej sesji nie wniósł poprawek ani uwag, nie miał uwag ani nie wniósł żadnych zastrzeżeń do treści tychże protokołów. Wobec tego poddaję pod głosowanie przyjęcie tychże protokołów. Proponuję łączne głosowanie nad przyjęciem obydwu protokołów. Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, tak będę postępował. Głosu sprzeciwu nie słyszę. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem protokołów z czwartej, piątej sesji? Proszę o podniesienie ręki do góry. 9. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła protokoły z czwartej, piątej sesji. Wysoka Rado, punktem trzecim porządku obrad jest sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Proszę obecnie pana Jerzego Paula, burmistrza miasta i gminy, o przedstawienie sprawozdania ze swojej działalności. Proszę uprzejmie. W okresie międzysesyjnym uczestniczyłem w spotkaniach o różnym charakterze. Dnia 23 grudnia spotkałem się z panem Ryszardem Drypsem w sprawie promowania miasta i gminy Nowa Sarzyna podczas zawodów Mistrzostw Świata i Europy w lekkiej atletyce w 2015 roku. W tym samym dniu uczestniczyłem w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku. 4 stycznia wziąłem udział w podsumowaniu turnieju piłki nożnej administratorów piłkarskich stron internetowych oraz dziennikarzy sportowych Admin Cup 2015, który odbył się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie. W dniu 6 stycznia uczestniczyłem w wieczorze kolęd z udziałem zespołów działających w naszej gminie, który odbył się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie. Dnia 7 stycznia spotkałem się z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich oraz z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej z Rudy Łańcuckiej w sprawie dalszej współpracy i przyszłego wykorzystania remizy strażackiej w tej miejscowości. 8 stycznia uczestniczyłem w walnym zebraniu wspólników biologicznej oczyszczalni ścieków w Sarzynie. W tym samym dniu spotkałem się z prezesami klubów sportowych z terenu naszej gminy w sprawie opracowania zasad szkolenia młodzieżowych drużyn piłkarskich. Dnia 12 stycznia spotkałem się z dyrektorem regionu energetycznego oddziału Leżajsk w sprawie negocjacji i ustalenia cen za konserwację oświetlenia drogowego na rok 2015. 13 stycznia wziąłem udział w spotkaniu z zarządem powiatu leżajskiego, które dotyczyło przyszłej działalności zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowej Sarzynie. W dniu 14 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu z panem Stanisławem Środoniem, kierownikiem podkarpackiego zarządu melioracji urządzeń wodnych oddział w Leżajsku, w sprawie planowanych inwestycji przy rzekach i potokach naszej gminy w 2015 roku. W tym samym dniu spotkałem się z prezesami i dyrektorami podległych jednostek gminy na omówieniu spraw bieżących i przyszłej działalności jednostek przez nich zarządzanych. Dnia 15 stycznia na spotkaniu z panem Tadeuszem Rupem, komendantem Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie, rozmawiałem o pracy policji na terenie naszej gminy. W tym samym dniu spotkałem się z koordynatorem zespołu zadaniowego do ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie naszej gminy. Dnia 17 stycznia brałem udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zarczyckiej.
W dniu 18 stycznia wziąłem udział w spotkaniu noworocznym, które odbyło się w Woli Zarczyckiej. Spotkanie zorganizowano dla seniorów mieszkających w tej miejscowości. 19 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu z panem Zenonem Szkamrukiem, nadleśniczym Nadleśnictwa w Leżajsku. Rozmowy dotyczyły przeciwdziałania powstawaniu szkód rolniczych powodowanych przez dziką zwierzynę oraz inwestycji w lasach państwowych na terenie naszej gminy. W tym samym dniu brałem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie. Dnia 20 stycznia uczestniczyłem w 29. Ogólnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych w Rzeszowie. W dniu 23 stycznia odbyło się spotkanie z panem Wojciechem Buczakiem, wicemarszałkiem województwa podkarpackiego, w sprawie podjęcia wspólnych działań Zarządu Województwa Podkarpackiego i samorządów lokalnych zmierzających do pozyskania większej ilości pasażerów korzystających z przejazdów kolejowych na trasie Przeworsk-Rozwadów. 24 stycznia brałem udział w zebraniu sprawozdawczych ochotniczych straży pożarnych w Łętowni i w Ulce Łętowskiej. Dnia 25 stycznia uczestniczyłem w wieczorze teatralnym, który odbył się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie. W dniu 26 stycznia spotkałem się z panem Mieczysławem Miazgą, radnym województwa podkarpackiego, w sprawie pozyskiwania dotacji na remonty dróg poscaleniowych w naszej gminie. W dniu dzisiejszym spotkałem się z sołtysami oraz przewodniczącymi osiedli w naszej gminie w sprawie podziału środków finansowych na zakup tucznia z przeznaczeniem na remonty dróg. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska zrealizowała punkt 3 porządku obrad. Wysoka Rado, punkt 4 porządku obrad brzmi następująco. Informacja burmistrza z realizacji uchwał. Stosowny materiał na piśmie znajduje się przed każdym z radnych. Czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi, wnioski, zapytania dotyczące omawianej informacji? Proszę uprzejmie. Nie widzę, stwierdzam, że Rada Miejska zrealizowała punkt 4 porządku obrad. Wysoka Rado, punkt 5 porządku obrad to sprawozdanie z realizacji miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna za 2014 rok. Stosowny materiał w formie pisemnej znajduje się przed każdym z radnych. Był on także przedmiotem bardzo głębokiej analizy i dość długiego omawiania na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, które miało miejsce w dniu 19 stycznia, na którym to radni uzyskali odpowiedzi na zadawane pytania, na ewentualne swoje uwagi, które związane były z tym sprawozdaniem. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi, wnioski, zapytania dotyczące omawianego sprawozdania z realizacji miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście i gminie Nowa Sarzyna za rok ubiegły, czyli 2014. Proszę uprzejmie. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem, a tymczasem zrealizowała punkt 5 porządku obrad. Wysoka Rado, punkt 6 porządku obrad to sprawozdanie z realizacji miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna za rok 2014. Wysoka Rado, także i to sprawozdanie było przedmiotem analizy radnych na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, które miało miejsce w dniu 19 stycznia bieżącego roku. Na tym posiedzeniu uczestniczył także przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Leżańsku, który odpowiada za patologie, które ewentualnie funkcjonują w powiecie i bardzo szczegółowo przedstawia między innymi sprawę narkomanii na terenie miasta i gminy, a także udziela odpowiedzi na zadawane pytania. Wysoka Rado, czy ktoś z radnych ma jakieś uwagi, wnioski, zapytania dotyczące omawianego sprawozdania? Proszę uprzejmie. Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji miejsko-gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta i gminy Nowa Sarzyna za rok 2014, a tym samym zrealizowany został punkt 6 porządku obrad. Wysoka Rado, punkt 7 porządku obrad dotyczy podjęcia uchwał i pierwszą z uchwał jest uchwała numer 6/22/2015 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Sarzyna 2015 rok. Stosowny projekt uchwały znajduje się przed każdym z radnych, był on także
pozytywnie zaopiniowany na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej, które miało miejsce w dniu 19 stycznia bieżącego roku. Uchwała taka w sprawie zmian w budżecie znajduje się cyklicznie w porządku obrad każdej sesji. A ponieważ do tej uchwały pan burmistrz nie zgłosił autopoprawki, w związku z tym, Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania do omawianego projektu uchwały? Proszę uprzejmie. Nie widzę, zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 6/22/2015 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowa Sarzyna 2015 rok w brzmieniu, jakie szanowni radni macie w projekcie uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. 9. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 6/22/2015. Wysoka Rado, kolejna uchwała to uchwała nr 6/23/2015 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 4 przy ulicy 1 Maja w Nowej Sarzynie. Także i ta uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez obradujące wspólnie na posiedzeniu komisji w dniu 19 stycznia bieżącego roku przez wszystkie komisje Rady Miejskiej. Wysoka Rado, sprawa związana jest z tym, że miasto i gmina wynajmuje lokal na działalność fryzjerską, ponieważ skończył się 9-letni okres najmu, a zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność miasta i gminy w przypadku konieczności zawarcia kolejnej umowy najmu na okres powyżej 10 lat albo umowy najmu na czas nieoznaczony, w tym wypadku konieczna jest stosowna uchwała Rady Miejskiej. Uchwała zawiera zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, stąd ta sprawa trafia pod obrady Rady Miejskiej. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Nie widzę, zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 6/23/2015 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku nr 4 przy ulicy 1 Maja w Nowej Sarzynie w brzmieniu, jakie szanowni radni macie w projekcie uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 6/23/2015. Wysoka Rado, i kolejną uchwałą, zarazem już ostatnią uchwałą naszego dość krótkiego dzisiaj cyklu uchwaladawczego jest uchwała nosząca nr 6/24/2015 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna. Także i ten projekt uchwały był przyjęty do analizy radnych na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej. Zresztą został też przez tę komisję pozytywnie zaopiniowany. I ta uchwała ustala ekwiwalent pieniężny dla członków OSP z terenu miasta i gminy za każdą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym w wysokości 12 zł oraz za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarowym 7,20 zł. I te stawki wynikają z dostosowania do wysokości stawek wypłacanych przez większość samorządów. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Czy ktoś z radnych ma jakieś wnioski, uwagi, zapytania dotyczące omawianego projektu uchwały? Proszę uprzejmie. Nie widzę, zamykam dyskusję, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z szanownych radnych jest za przyjęciem uchwały nr 6/24/2015 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna w brzmieniu, jakie szanowni radni macie w projekcie uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. 21 głosów za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę nr 6/24/2015.
Wysoka Rado, zrealizowaliśmy cykl uchwałodawczy. Obecnie przechodzimy do punktu 8 porządku obrad, a brzmi on następująco. Interpelacje i zapytania radnych. Wysoka Rado, pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym na moje ręce wpłynęła interpelacja złożona przez radnego Jacka Wojdałowicza, a dotyczy ona członkostwa w radach czy w Radzie Nadzorczej przez jedną osobę delegowaną przez burmistrza miasta i gminy, a najogólniej chodzi tutaj o zapytanie, o wskazanie czy też o ustosunkowanie się do burmistrza, czy nie zachodzi konflikt interesów tej osoby, którą pan burmistrz deleguje do składu Rady Nadzorczej jednej ze spółek. Ja zgodnie z zapisem paragrafu 40 ustęp 4 statutu nadam interpelacji dalszy bieg i przekażę ją burmistrzowi miasta i gminy. Wysoka Rado, obecnie przejdziemy do drugiej części tego punktu, a mianowicie do zapytań radnych. Czy ktoś z radnych chciałby o coś zapytać? Proszę uprzejmie. Pan radny Jacek Żak. Dariusz Żak, przepraszam. Dziękuję. Szanowni Państwo, panie burmistrzu, pan wspomniał o tym, że uczestniczył w spotkaniu. Ja ciekaw jestem wrażeń i głodny informacji. Mam na myśli to spotkanie dotyczące szkół ponadgimnazjalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Jerzy Paul. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny. Tak, zostałem zaproszony, zostaliśmy nawet zaproszeni na spotkanie do starostwa. Rozmawialiśmy z całym zarządem powiatu leżajskiego, ponieważ no, pan starosta poinformował nas, że pan dyrektor, zresztą obecny tutaj, napisał wniosek o urlop zdrowotny, poszedł na urlop dla poratowania zdrowia. No i jak widzimy przyszłość tej szkoły, zarządzanie, ponieważ do nich też docierają jakieś opinie, głosy, że szkoła może być zamknięta, że sobie tam no, nie za bardzo radzi i tak dalej. Więc myśmy próbowali, no i stoimy na takim stanowisku, że ta szkoła istniała i będzie istnieć. Bardzo byśmy chcieli, żeby tam się nic nie działo i mam nadzieję, że się dziać nie będzie. No i rozstaliśmy się w ten sposób, że każdy, może tak, my chcemy, żeby ona była, natomiast powiat jest dosyć mocno zainteresowany tym, aby tej szkoły nie było i oni tego nie ukrywają w żaden sposób, dlatego że według ich wyliczeń do szkoły muszą dopłacać chyba około 800 tysięcy złotych, 600 czy 800 tysięcy rocznie. Takie dostaliśmy informacje, więc dla powiatu czystym interesem byłoby, gdyby tej szkoły nie było. My upieramy się i robimy wszystko, aby ona pozostała, funkcjonowała, bo to jest i prestiż i ona jest potrzebna, po prostu jest potrzebna w naszej gminie. Dlatego my robimy wszystko, aby tej szkole nic się nie stało. To jest nasze stanowisko i przy nim będziemy trwać, dopóki będzie to możliwe i na pewno tak będzie. Dziękuję. Jeszcze pani sekretarz Danuta Pinderska, proszę uprzejmie. Ponieważ też byłam na tym spotkaniu, więc pozwolą Państwo, że jeszcze jedno zdanie uzupełnienia. Otóż zarząd powiatu przedstawił sytuację w ten sposób, że nie stać powiatu na tak duże dopłaty do tej szkoły. W związku z tym są zainteresowani, że tak powiem, jak najszybszym jej zamknięciem. Oczywiście radni powiatowi z terenu naszej gminy absolutnie z takim postawieniem sprawy się nie zgadzają. Niemniej, proszę Państwa, trzeba podkreślić, że bardzo ważny będzie tegoroczny nabór uczniów do klasy pierwszej. I ja spotkałam się już z dyrektorami naszych gimnazjów. Wstępnie żeśmy rozmawiali też z burmistrzem o ewentualnym jakimś takim komunikacie w stronę uczniów trzecich klas naszych gimnazjów o tym, że ta szkoła absolutnie nie jest zamykana, że od września funkcjonuje normalnie, bo gdzieś tam w środowisku już się pojawiły właśnie informacje, że to nie wiadomo co tam będzie, a prawdopodobnie, że już naboru nie będzie. To jest bardzo niepokojące i proszę Państwa, zachęcam wszystkich, tutaj korzystając właśnie też z obecności telewizji, jasny komunikat chcę przekazać, myślę, że w imieniu pana burmistrza, nas wszystkich, że szkoła absolutnie nie zamyka swojej działalności,
działalności od 1 września zespół szkół tutaj w Nowej Sarzynie jak najbardziej działa i wszystkich absolwentów naszych gimnazjów, rodziców tych absolwentów zachęcamy do tego, żeby korzystali z tego dobra, jakim jest szkoła średnia na naszym terenie. Jest to ogromna wartość, ogromne dobro. Na miejscu szkoła, pierwsza zmiana, szkoła nieduża, bezpieczna, więc naprawdę proszę zrobić wszystko, żeby nabór najbliższy do tej szkoły był jak najefektywniejszy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Wojdowicz. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować Pani Sekretarz za ten głos, bo miałem zabierać głos w 10. punkcie porządku obrad na ten temat, ale ten temat, skoro wyszedł już wcześniej, to też nawiążę parę słów. Bo temat się pojawił na posiedzeniu ostatnim komisji. Jeden z kolegów radnych tutaj sygnalizował, że właśnie są różnego rodzaju plotki rozpuszczane. Tu trzeba bardzo wyraźnie odróżnić plany jakieś długofalowe w perspektywie kilkuletniej od planów takich na najbliższy okres. I teraz są, proszę Państwa, czasy takie, że uczeń dla szkół ponadgimnazjalnych to jest po prostu towar. To jest bardzo brutalne, ale to jest prawda. I konkurencja bardzo różne plotki rozsiewa na nasz temat. To już było w tamtym roku. Już jeździliśmy z panią dyrektor Makówką na interwencję do dyrektorów szkół. Źle użyłem liczby mnogiej, do jednej z osób pełniących te funkcje. Właśnie z taką prośbą, żeby nauczyciele tych szkół nie rozsiewali plotek, bo toczą się normalne prace w szkole, tak jak każdego roku, nad zbudowaniem oferty edukacyjnej. Na pewno w lutym pojawią się informacje, plakaty, ulotki, banery. Na pewno każdy gimnazjalista, każdy rodzic gimnazjalisty zostanie odwiedzony, zostanie ta informacja bezpośrednio przekazana. Natomiast do wszystkich Państwa bardzo serdecznie proszę i apeluję, że jeżeli usłyszycie takie zdanie w swoich środowiskach, to bardzo wyraźnie mówcie, to nieprawda, to jest tylko i wyłącznie jakaś zła wola, najczęściej niestety konkurencji. A mam nadzieję, że 1 września 2015 roku właśnie będzie tak, jak powiedziała pani przewodnicząca Rady Powiatu, że będzie najlepszy nabór do tej szkoły. Dziękuję za uwagę i liczę tutaj na pomoc, na wsparcie wszystkich państwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapytania mają panowie radni Dariusz Żak oraz pan radny Robert Sandej. W takiej kolejności proszę. Teraz. Dziękuję panie burmistrzu za informację. Ona mnie zdumiewa, ponieważ przez 8 lat mojej obecności w Radzie Powiatu nikt nie formułował w taki sposób informacji, pragnienia, czy nie wiem teraz jak to określić, pomysłu o tym, żeby tę szkołę likwidować. Nie wydaje mi się, żeby w tym roku, czy też akurat po nowych wyborach wydarzyło się coś tak istotnego. Jestem po prostu tym zdumiony i o tym zdumieniu chciałem Państwu powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny, pan burmistrz Jerzy Paul, proszę uprzejmie. Szanowni Państwo, ja tylko odpowiem na to pytanie. To znaczy, nie wiem, czy jest Pan zdumiony, ale ja jak byłem radnym 7 czy 8 lat temu, to już była pierwsza chyba to była wizyta bodajże starosty Żołyni. U nas albo to była sesja, albo komisja, nie pamiętam. Kiedy był przedstawiony taki jakby spis, o ilu uczniów mamy co roku mniej w naszej szkole. I tak wychodziło, że tam w 2000, nie powiem, 15 czy 20 roku po prostu nie będzie naborów. Więc to nie jest jakiś nowy temat. Ja się do tego nie przychylam, żeby to było jasne. Natomiast ten temat pierwszy raz wyszedł jakieś 7-8 lat temu. To mówię, kiedy ja już byłem radnym. Więc to na pewno trwa od 7-8 lat. Natomiast jak był teraz starostą pan Kida, to on w ogóle tego tematu w żaden sposób ani nie ruszał, no bo nie chciał i wcale mu na tym nie zależało, prawda? I robił wszystko, aby ta szkoła, zresztą tak samo jak i my, aby ta szkoła funkcjonowała. I my też, mówię, przyczyniamy się i robimy wszystko, żeby ona ciągle funkcjonowała i miała się jak najlepiej.
Dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze przypomnę w tej kwestii, że taka propozycja, no to ja pan już powiedział, padła przed ostateczną decyzją w sprawie budowy gimnazjum ze strony ówczesnego zarządu powiatu. To też było, no to ja mówię, około 7-6 lat. Trudno powiedzieć. W każdym razie była propozycja, aby gmina nie budowała nowego budynku, tylko... tylko na bazie tej szkoły, zespołu szkół obecnego utworzyła, przejęła zadanie, czyli prowadziła szkołę średnią w tym, oraz w tym samym budynku równocześnie prowadziła, mieściło się gimnazjum. Z tego co pamiętam, taka była propozycja przed budową, przed ostateczną decyzją w sprawie budowy gimnazjum. Wówczas rada, radni akurat wyrazili odmienne zdanie, aby budować nowy budynek. Panowie radni, ale pytanie, to proszę w kolejności. Panowie radni Robert Sondej, Łukasz Superson i później ewentualnie ponownie pan radny Dariusz Żak. Proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado, to bardziej może w wolnych wnioskach, ale chciałem tylko nawiązać do tej sprawy, która została wywołana. Jestem przedstawicielem Rady Rodziców ze Sopole Szkół. Także wiemy, że szkoła naprawdę ma potencjał. Naprawdę wielu uczniów, że tak powiem, radzi sobie na studiach wyższych. Ma, że tak powiem, dobre przygotowanie. Szkoła jest wyposażona, szkoła ma dobrą kadrę i zachęcałbym wszystkich i tutaj jest na pewno apel tutaj do rodziców, jak również do uczniów, którzy się zastanawiają, gdzie, że tak powiem, złożyć papiery, żeby jednak w pierwszym, że tak powiem, punkcie wzięli tą szkołę na cel, więc tutaj trzeba, że tak powiem, też wspomnieć o rodzicach, którzy naprawdę wspierają tę szkołę. Jest szczególnie pan Roman Michna tutaj bardzo, że tak powiem, działa na tą rzecz i doposażana jest pracownia i fizyczna, i chemiczna, więc mamy tutaj plany również stworzenia stowarzyszenia i są to dobre prognostyki dla tej szkoły. To tyle chciałem. Dziękuję bardzo, ale proszę, jeszcze raz mam apel do radnych, aby zadać pytanie ewentualne, takie swoje przemyślenia, czy też stanowiska, formułować w wolnych wnioskach. Pan radny Łukasz Superson, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni goście, no przykro mi, ale jeszcze ten temat pociągnę, bo nie chcę do niego wracać w wolnych wnioskach. Został wywołany, także jeszcze się do niego odniosę. Jeśli chodzi o zespół szkół, pan dyrektor wspominał, że faktycznie konkurencja jest bardzo ostra i nie do końca właśnie uczciwa. No ja tylko w tym temacie chciałem powiedzieć. W tamtym roku mieliśmy taki przypadek, że jeżdżąc na promocję szkoły, dowiadywaliśmy się później już dużo po fakcie, że niektórzy informowali, że w Nowej Serzynie nie będzie otwarta klasa zawodowa. I to zadziałało niestety. I teraz tutaj dowiadujemy się od pana burmistrza, od pani sekretarz, że na spotkaniu starostwo ma stanowisko, że szkoła im przeszkadza. To teraz komu najbardziej zależy na tym, żeby rozsiewać plotki o tym, że szkoła będzie zamknięta? Zostawiam to pytanie otwarte, niech sobie każdy sam odpowie. Jeżeli w tamtym roku zadziałało coś takiego jak mówienie, że nie będzie klasy zawodowej, to teraz może zacząć działać coś podobnego w odniesieniu do całej szkoły. Dlatego ja również zwracam się bardzo mocno z prośbą do wszystkich radnych, do wszystkich mieszkańców. Szkoła nie jest zamykana, będzie działać i mimo tego, że starostwu może to nie do końca pasuje, będziemy bardzo mocno się starać. A jeśli chodzi o samą klasę zawodową, to potem dowiadujemy się od pracodawców naszych uczniów o tym, że czemu ja nie mam chłopaków. Przecież zawsze miałem świetnych chłopaków. Nasza szkoła, z naszej szkoły wychodzili bardzo dobrzy ludzie, jeśli chodzi o klasy zawodowe. I teraz na przykład no, jest tutaj jakby problem w rejonie. Także tylko w tym temacie jeszcze chciałem się odnieść. Dlatego naprawdę trzymajmy się jednym frontem, jak najbardziej szkoła nie będzie zamykana. Dziękuję i przepraszam, że tak nie do końca z pytaniem. Dziękuję bardzo. Pan radny Dariusz Żak.
również poproszę o zrozumienie, bo obawiam się tego, że w wolnych wnioskach trochę jak Filip z Konopi z tym wyskoczył. No dobrze, kontynuujemy ten temat. Dziękuję. Już, dziękuję bardzo, że tak to określi, bo jest on bardzo ważny dla nas i dla społeczeństwa. Przez 4 lata pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Społecznej. Następne 4 lata pracowałem w tej komisji. Jestem świadomy tego, że tych urodzeń jest mniej i co roku byliśmy informowani o prognozach. Natomiast jeszcze raz powtórzę, jestem zdumiony tym, że ktoś po raz pierwszy sformułował to w taki sposób. Żegnając się z Radą na jednej z ostatnich sesji, jeśli nie ostatniej, to prosiłem o to, żeby odstąpili od chorych pomysłów likwidacji tej szkoły. Okazało się, że wirus działa. Być może znamy ojca chrzestnego tego wirusa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panowie radni Józef Kludyc oraz Michał Zawadzki. Proszę uprzejmie. Ja jeszcze w tym temacie tylko tak króciutko chciałem. Proszę Państwa, ja myślę, że tutaj nie mamy się co między sobą przepychać na ten temat. Tylko trzeba jak najszybciej jechać po gimnazjach, przynajmniej w naszej gminie, bo z tego co wiem, to na Woli Zarczyckiej już z Sokołowa przedstawiciele za szkoły byli. Także tutaj trzeba się po prostu zmobilizować, dobre plakaty, wziąć nawet absolwentów, którzy kończyli gimnazja z poszczególnych szkół, objechać po tych wszystkich szkołach i po prostu agitację taką zrobić, żeby ci uczniowie byli, jeżeli będą na we wrześniu uczniowie, no to nie będzie tematu likwidacji szkoły. Powiem tak, moja córka kończy w tym roku liceum i jest bardzo zadowolona, jeżeli chodzi o to liceum. Z rozmowy już po 2 miesiącach, gdzie poszła do liceum, do Nowej Sarzyny, z koleżankami, które poszły do Leżańska, powiedziała, tato, nie żałuję, że poszłam do tego liceum. Także tylko to wykorzystać i też tu apelować. Mamy 4 gimnazja, są też okoliczne miejscowości, pojechać, zachęcić i nie będzie problemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Zawadzki. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie burmistrzu, jak pan powiedział w sprawozdaniu z okresu międzysesyjnego, spotkał się pan z kierownikiem, panem Środoniem. Mam takie pytanie. Czy Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w tym roku planuje na potoku Malinianka jakieś prace konserwatywne? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Jerzy Paul. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny. Pieniądze, pan Środoń powiedział, że ma zarezerwowane pieniądze na część potoku Łowisko. Będzie łączył tam 2 odcinki między sobą, które nie są skończone jeszcze. Natomiast pytałem też o potok Malinianka. To mówił, że w ubiegłym roku robił jakiś etap, może w ten sposób. Na razie nie planuje, ale pod koniec roku, bo nie będzie to na początku, nawet i w Woli Zarczyckiej, nie będzie to na początku roku robione, będzie chciał również następny etap wykonać na potoku Malinianka. Więc też tak na 99% coś będzie robione. Dziękuję bardzo. Pan radny Jacek Wojdowicz. Mam nadzieję, że już ostatni raz jeszcze do pana radnego Kludysa. Też panu dziękuję za ten właśnie głos i też chciałem powiedzieć, proszę państwa, to, że poza powiatu leżajskiego już ktoś jeździ po gimnazjach, to też nie jest jakiś argument, że no, jest to dobre działanie. Szkoły powiatu leżajskiego mniej więcej w jednakowym czasie jeżdżą, bo do końca lutego się buduje tą ofertę edukacyjną, czyli pod koniec lutego już się zaczynamy umawiać na te spotkania, już te wszystkie środki, te reklamy zewnętrzne i zawieszamy, więc wszystko się toczy swoim trybem. Największą konkurencją dla nas są szkoły leżajskie, natomiast no to, że tam się już pojawiło gdzieś liceum Sokołowa, to nie jest najważniejsze. Nieważne jest to, kto pierwszy przyjedzie do szkoły, tylko ten, kto przedstawi najlepszą ofertę, a tutaj na pewno w szkole praca nad tym trwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma jeszcze zapytania? Proszę uprzejmie. Nie widzę. Skoro stwierdzam, że Rada Miejska zrealizowała punkt 8 porządku obrad.
Wysoka Rado, punkt 9 porządku obrad brzmi następująco. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Jak szanowni radni pamiętacie, na poprzedniej sesji nie była zgłoszona żadna interpelacja, więc tym samym nie ma też odpowiedzi, skoro nie było interpelacji. Wysoka Rado, stwierdzam, że Rada Miejska zrealizowała punkt 9 porządku obrad. Wysoka Rado, przed nami punkt 10 porządku obrad, czyli ostatni punkt, a więc wolne wnioski, informacje. Czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos? Pan radny Grzegorz Stroka. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, cieszę się, że pan Wojdowicz jako ostatni w zapytaniach mówił o zespole szkół, czyli nie wystąpię jak Filip z Konopi, bo będę dalej w temacie. Powiem tak, nie wyobrażam sobie miasta bez szkoły średniej. Uważam, że w mieście takim jak mieście gmina, takim jak nasza gmina Nowa Sterzyna, szkoła średnia jest obowiązkowa w sensie bytu. Powiem więcej, ja znam nauczycieli, znam opiekunów, znam ludzi, którzy są związani z tą szkołą. Znam pracowników, znam absolwentów, znam ludzi, którzy z tą szkołą są związani. Są to niesamowici ludzie. Ja bym chciał mieć takich nauczycieli, jakimi są moi znajomi pracujący w tej szkole. Poza tym szkoła jest świetnie jako budynek położona, bo jako rodzic wysyłając tam swoje dziecko, bym się czuł całkowicie bezpieczny o to swoje dziecko. To tak jeszcze mówiąc o zespole szkół, apeluję tu do wszystkich rodziców, że jeżeli się wahają między szkołą a szkołą, to proszę wybrać zespół szkół, a jak nie będziecie państwo zadowoleni, to dam sobie obciąć pół swojego palca. Teraz tak, a dlatego mówię z pełną odpowiedzialnością, bo jeszcze się nie zdarzyłem. Ale proszę o spokój, głos ma pan radny Grzegorz Stroka. Mówię to dlatego, że jeszcze się nie zdarzyłem, spotkałem z takim rodzicem, który by wysłał swoje dziecko i później narzekał, że źle zrobił, albo że mylił się, albo przepisał go. Nie, znam mnóstwo ludzi, nawet swoich zawodników, którzy z Leżajska przypisywali się do zespołu szkół w Nowej Sarzynie. Takich przypadków znam, odwrotnych przypadków nie znam. To tyle, jeżeli chodzi o zespół szkół. Dziękuję wszystkim, którzy zabrali tutaj głos w tym temacie, jakby solidaryzując się z tą szkołą i ze społeczeństwem tej szkoły. Drugi temat, o którym chciałem powiedzieć, to brałem udział w zebraniu osiedla numer 2 w Nowej Sarzynie i tam brałem udział z radnym Łukaszem Supersonem. Tu padło kilku do nas, takie kilka prośb, które będę kierował teraz do pana burmistrza. Pierwsza prośba, o której ja pamiętam, to jest plac zabaw. Plac zabaw obok Prusa 4. Ten plac zabaw, chodzi o wymianę piasku i o zabezpieczenie tego ogrodzenia, które nie jest funkcjonalne, bo to ogrodzenie ma dbać przed tym, żeby zwierzęta nie wchodziły, a jest tak jest zrobione, że każde zwierzę się tam zmieści, takich wymiarów osiedlowych, że tak powiem. Kolejny plac zabaw, to jest chyba spółdzielczy, ten plac zabaw za Prusa 6. Ja miałem taki przypadek ze swoim dzieckiem, że jeszcze w lecie musiałem zawieźć do szpitala, miała szytą głowę, ponieważ dziecko się przewróciło na tym placu zabaw i miało założone 3 szwy na potylicy. I powiem tak, każde urządzenie teraz musi mieć jakiś atest. Ja zachęcam rodziców też tutaj za pośrednictwem kamer, aby korzystali teraz w okresie wiosenno-letnim na nowym placu zabaw, ale z tamtym placem zabaw trzeba coś zrobić, bo jest po prostu niebezpieczny dla dzieci. Kolejna sprawa, o którą mnie prosili rodzice, to kosze na śmieci. Jedna sprawa to kosze na śmieci od deptaka do kościoła, tam koło działek do samego kościoła nie ma żadnego. I również ja zaobserwowałem, idąc na drugie osiedle, że bodajże jest jeden, albo w tej chwili nie ma w ogóle na całym odcinku żadnego kosza na śmieci. To tyle, co sobie przypominam. Wiem, że Łukasz coś jeszcze dopowie w tym temacie. Dziękuję i może oddam głos Łukaszowi, jeżeli jest taka dobra wola przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Głos prosi pan radny Łukasz Superson. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Też byłem na tym spotkaniu z mieszkańcami osiedla numer 2 i jest jeszcze jedna prośba.
Chodzi też dokładnie o ten sam plac między blokami na Konopnickiej 5, 7, a Prusa 4. Tam były wycinane drzewa i zostało bardzo dużo pniaków. Jest prośba, żeby coś z tymi pniakami zrobić, bo oprócz tego, że wyglądają niedobrze, to przede wszystkim mogą stanowić zagrożenie dla dzieciaków, bo tam dosyć gęsto te pniaki tam się znajdują. A też z własnego doświadczenia byłem świadkiem, jak mój brat, żeby daleko nie szukać, na takim pniaku bardzo mocno rozbił kolano. Także jeżeli byłaby możliwość, to bardzo prosimy, żeby coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos? Pan radny Józef Kludys oraz pan Jan Fus, przewodniczący osiedla. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo. W tamtym roku na Woli został wykonany przystanek autobusowy dla dzieci, także dla obydwu szkół. Także dzieci teraz już autobusem są dowożone, jest to wszystko bezpiecznie, dobrze zrobione. Tylko panie burmistrzu, prośba, tak sobie z Gauportalu odległość ciągnąłem. Między tą drogą asfaltową a ławą na rzece, na szkole jest 34 metry bieżącej. Prośbę, żeby tam zrobić kawałek chodnika, bo na tą chwilę przyjeżdżają dieci, jest parking, jest droga. Ja mówię, jest to nieduża, no nieduża odległość, a jest tam piach, błoto takie po deszczu i te dzieci wychodzą z autobusu, przechodzą 34 metry, to te buty w tym błocie z tym piachem wszystko noszą do szkoły. Jakby był, to tam jeszcze przejście, ewentualnie się zastanowić dla pieszych na tej drodze, czy nie oznakować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jan Fus, przewodniczący osiedla, a następnie pan radny Robert Sondaj. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni zebrani. Ja słuchając tych wywodów o szkole, to tak mi się wydaje, że jestem w jakimś wyrwany z innego świata, bo tutaj do mnie, może mam złych informatorów, albo mnie ktoś chciał grubo napuścić, bo nie wiem, czy się spodziewał tego, że będzie temat szkoły na sesji, że, bo dzieci nie mam teraz w szkole, ale chciałem usłyszeć, czy to prawda, że matury nie zdało w tym roku około 40%, 40 osób, czy 40%, to już nie wiem, jak mi ten informator... Coś słyszałem. Potem była matura poprawkowa, też mnóstwo i chciałem wiedzieć, ile matury nie zdało w pierwszym podejściu, ile matury nie zdało w drugim podejściu. Bo jeżeli to jest prawda, co mi ci informatorzy mówili, no to my nie mamy co oczekiwać, bo jeżeli, że tu się coś poprawi, bo ja za moich czasów, jak chodziłem do szkoły, to klasa była tam 35 do 38 osób. Na studia z takiej klasy dostawało się między 21 a 25 osób. Potem przyszli nowi nauczyciele z mojego liceum, gdzie chodziłem, na studia dostawało się dwie osoby. Więc jeżeli by to, tutaj chciałem te, usłyszeć te informacje, o które proszę. I jeżeli to jest prawda, to no tutaj nie mamy co oczekiwać. Uważam, nie chciałbym tutaj posiać takich informacji, że no tutaj, żeby, bo ta moja informacja może negatywnie działać na społeczeństwo, a jeżeli to jest prawda, no to my musimy wziąć się w garść, że tak powiem, i coś z tym zmienić, bo jeżeli ja bym był rodzicem teraz w tym czasie, który ma dzieci, powiedzmy w szkole no, posyłać, to każdy rodzic planuje wysłać potem dziecko na studia, jeżeli on się spotka z taką wiedzą z poprzednich lat, że tak i tak się dzieje, no to się on rzeczy nie pośle, tylko wyśle do innej szkoły. Nie pomogło tam różne jeżdżenia po szkołach i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tutaj przepraszam pana radnego. Myślę, że o głos prosił pan radny Jacek Wojdowicz, więc udzielę wcześniej głosu. Jest w tych kwestiach, myślę, najbardziej zorientowany jako dyrektor szkoły. Proszę uprzejmie. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, panie przewodniczący osiedla numer 1, no, dziękuję panu serdecznie za zainteresowanie sprawami szkoły. Powiem panu tak, nie pamiętam dokładnych wyników procentowych. Na najbliższą sesję przygotuję panu zestawienie. Pamiętam proporcje bardziej. Rzeczywiście w ostatniej maturze wypadliśmy gorzej niż zespół szkół licealnych, ale wypadliśmy lepiej niż zespół szkół technicznych. To tak, żeby było jasne. Natomiast rok wcześniej
mieliśmy najwyższe wyniki matury w powiecie. Nie pamiętam dokładnych procentów. Jeszcze raz deklaruję, przygotuję panu dane. Ale bardzo proszę nie mówić tak, że 40% nie zdało, bo to jest z powietrza. Jeżeli pan mówi, że rodzice tutaj mają jakieś, mogli mieć pretensje, również pewnie i do samych siebie. Proszę państwa, dobry uczeń sobie zawsze poradzi. Wyniki matury są odzwierciedleniem też poziomu młodzieży, która przychodzi do szkoły. Teraz, żeby przyjść do liceum, na ogół wystarczy próg punktowy 100 punktów, gdzie można za świadectwo dostać 80, za wyniki egzaminu 100 i 20 za dodatkowe osiągnięcia. Czyli 50% możliwych do zdobycia punktów już upoważnia do wstępu do liceum. To nie jest tak, że tylko orły idą do liceum. Pan porównuje z czasami sprzed iluś tam lat. Proszę powiedzieć, ilu wtedy szło do szkół średnich, a ilu szło do zawodówek? W tej chwili rodzice nie chcą posyłać do zawodówek, może nie chcą. Około 80% młodzieży posyłają rodzice do szkół średnich. Więc to też takie proporcje w społeczeństwie. To nie jest tak, że naraz się stali wszyscy o tyle bardziej rozwinięci, świadomi. To też ma swoje znaczenie. Więc jeszcze raz. Tak to jest w szkołach, że raz się jest na miejscu pierwszym w powiecie, raz na drugim. Nie pamiętam z ostatnich lat przypadku, że bylibyśmy na trzecim, czyli ostatnim miejscu w tym powiecie ze szkół ponadgimnazjalnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny, no jeszcze pan burmistrz Jerzy Paul. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja chciałbym się też odnieść do tej szkoły, ponieważ do tego tematu tej szkoły, ponieważ tak, jak słyszymy, matury są w porządku, nie jest tak źle. Szkoła jest doposażona i będzie dalej doposażana. Nauczyciele są świetni, więc w czym jest problem? W czym jest problem w tym momencie, że nie ma dzieci, że jest temat, żeby tą szkołę zamknąć, zmienić, zreorganizować, coś w niej zrobić. Niech każdy uderzy się w pierś, kto coś zawalił, no bo gdzieś ten problem musi być. Nie wiem, może jest moda na Leżajsk? Może. Może być moda, ja to rozumiem, ale nie słyszałem jednego słowa, ani tutaj, ani gdzieś, gdzie indziej, co my zrobimy. Czy ja coś zrobię, czy nie wiem, nauczyciele, czy dyrektor, że nie wiem. Przedtem jeździłem raz do szkoły, żeby reklamować, teraz będę jeździł dwa razy. Ktoś jeździł, szkoły zaczynają inne, nie wiem, w styczniu, to my pojedziemy w grudniu, żeby być przed nimi. No niech będzie 2-3 punkty przedstawione. Ja zrobiłem raz tak, nie jest to skuteczne, zmieniam, robię dwa razy więcej, bo zależy mi na tej szkole. Wszystkim nam zależy. Tylko mówię, nie słyszałem jednego słowa. Robimy inaczej, robimy więcej. I może się okazać tak, że znowu porozmawiamy sobie, a za dwa miesiące będzie dalej ten temat zamykania szkoły. I wtedy kto będzie winny? Starosta będzie winny, burmistrz, bo nie dopasował, czy nie dopilnował. Zmienił się zarząd, zmienił się starosta, to starosta i burmistrz, bo coś tam zrobili albo nie zrobili. Dlatego ja uważam, że nie powinno się skończyć tylko na rozmowie, tylko mówię, jest jakiś program naprawczy i realizujemy go. Wspólnie go realizujemy. Ja zrobię wszystko, podnoszę obie ręce, żeby ta szkoła była i zrobię wszystko. Jak pan dyrektor powie, burmistrz, trzeba jechać do jednej szkoły, do drugiej, powiedzieć, że ta szkoła będzie, ja siadam w samochód i jadę. I jadę, bo zależy mi na tej szkole. Dziękuję. Pani sekretarz Danuta Pinderska, proszę uprzejmie. Szanowni państwo, myślę, że już jedno zdanie i zamkniemy problem szkoły. Jest on ważny, wszystkim nam leży na sercu, ale nie możemy, wydaje mi się, postawy zajmować, panie radny Żak, takiej, że jestem zdziwiony, staram się zacytować, że w ogóle ktoś pomyśli o likwidacji tej szkoły. Bo proszę państwa, ja sprowadzę sprawę do naszego podwórka. Dzisiaj mam przygotowane materiały, które pokazują taką dość dogłębną analizę finansową szkół naszych. I mamy podobny problem jak w powiecie. Po prostu koszty utrzymania szkół gwałtownie rosną. Subwencja w sposób ciągły maleje. I my w pewnym momencie stajemy przed decyzją, co z tym fantem zrobić. Bo już w tym roku, proszę państwa, bieżącym na remonty i tego typu działania mamy bardzo mało pieniędzy. Natomiast na bieżące utrzymanie szkół przechodzi nam, załóżmy, połowa budżetu. Stąd też wydaje mi się, że nie ma się co dziwić, że ktoś w starostwie myśli też
co z tym zrobić, jeżeli analizuje i brakuje mu pieniędzy. To jest rzeczą normalną. Więc zaczyna myśleć, co z tym zrobić, no i co. I wiadomo, że po pierwsze, leżajskie szkoły bliższe, przepraszam za wyrażenie, ale jest przysłowie takie, bliższa koszula ciału, więc to jest jeden argument. Drugi, są bardziej liczniejsze, jeżeli chodzi o uczniów, i są mniej kosztowne. Stąd też jakaś tam sugestia pod naszym adresem. Więc nie dziwmy się jakimś tego typu wypowiedziom, tylko po prostu starajmy się, to co powiedział pan burmistrz, zrobić jak najwięcej, żeby ta szkoła była. A jej istnienie, nie oszukujmy się, zależy przede wszystkim, powiem, że nie tylko wyłącznie, ale przede wszystkim od ilości uczniów, którzy przyjdą we wrześniu do tej szkoły. Ja powiem, że podobnie jak tu pan radny Kludys, moje dzieci kończyły tę szkołę i byłabym nieuczciwa, gdybym cokolwiek mogła złego na ten temat powiedzieć. Pan dyrektor wie, pracował w Radzie Szkoły, mój mąż i po prostu, i rzeczywiście szkoła, mówię to z pełnym przekonaniem, jest bardzo dobrą szkołą. Natomiast dlaczego dzieje się tak, że uczniowie, absolwenci naszych gimnazjów podróżują dalej, no to właśnie, to trzeba sobie uczciwie na to odpowiedzieć, podjąć jakieś działania, żeby temu po prostu się przeciwstawić. I myślę, że nie odbijajmy gdzieś tam, bo gdzieś wyczułam coś takiego, że to ta strona chce, a ta nie chce. Nie. Wydaje mi się, że jako mieszkańcy tej gminy wszyscy chcemy, żeby ta szkoła była. I to jest jasny komunikat. I zmobilizujmy się, nawet można się spotkać, naradzić, co jeszcze zrobić, podpowiedzieć. Takie głosy nawet ze środowiska, które może są mało przyjemne, które wyraził przed chwilą tutaj pan Fus. Ale one coś wnoszą, bo można zaprzeczyć, można podać informację prawdziwą i już pan, załóżmy, na spotkaniu z kimś tam będzie mógł się tą informacją, panie dyrektorze, prawda, podeprzeć. Więc nie ma się co obrażać, tylko rzetelnie po prostu stanąć do dyskusji, podjąć działania, tak jak tu pan burmistrz mówił, takie kroki naprawcze, bo po prostu, proszę państwa, w Żołyni szkoła średnia jest. Tutaj w Kamieniu miejscowości, gminy wiejskie mają szkoły średnie, a tak duża miejscowość, miasto i gmina, największa w powiecie, jest nie do przyjęcia, żeby szkoły nie miała. Ale nie możemy, bo my jesteśmy tacy dobrzy, patrzcie, podziwiajcie, dzieci nie mamy, ale wszystko inne to jest dobre. Nie, nie będzie dzieci, nie będzie szkoły. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Robert Sondej, a następnie pani radna Sylwia Rychlak, pani Halina Pyszowska, pan radny Eugeniusz Kolano. Proszę w takiej kolejności. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, tutaj ze strony jednego z mieszkańców padła taka propozycja, żeby naprzeciwko frontu ośrodka kultury powstały dwa miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Nie wiem, czy to jest możliwe i czy ewentualnie to wchodzi w rachubę. Tak, tak. Chodzi o to, że tam z tyłu jest parking, owszem, ale tu jest bliżej i być może, że no to ma akurat znaczenie. No nie wiem. To jest sprawa pod dyskusję, że tak powiem. Mhm. Dobrze. I jeszcze mam taką, jeszcze ta sprawa tych koszy i pni, które zostały po tych drzewach, też dotyczy naszego osiedla awaryjnego, więc prosiłbym też również to uwzględnić, no nie wiem, można wymagać od osób, które to wygrywają przetargi, ścinają te drzewa, żeby to, że tak powiem, zostało przycięte i w wymaganiach i taki temat określić. No i tutaj chciałem podziękować za taką sprawę, tutaj poręcz została wykonana naprzeciwko przejścia do kościoła bardzo szybko, sprawnie, więc myślę, że to jest sprawa godna uwagi. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. O głos prosiła pani radna Sylwia Rychlak. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Walczymy tutaj o szkołę, o to liceum. Ja jestem za, jak najbardziej i zawalczmy o to. Przy okazji chciałam zwrócić uwagę na nasze szkoły podstawowe. Nasze liceum wypuszcza młodzież bardzo dobrze przygotowaną, prawda? Idzie na studia. Tak samo nasze szkoły podstawowe, te małe szkoły, które są kosztowne, natomiast są mało liczne w uczniów, prawda? I dzięki temu one w skali takiej tutaj w gminie, prawda? Jak porównujemy tą
zdawalność tych egzaminów na jakim poziomie, to nasze, to te mniejsze szkoły mają bardzo dobre wyniki. Jeżeli walczymy o te szkoły, to walczmy o wszystko, o każdą szkołę, o Wólkę, o Rudę, o Tarnogórę, o te małe miejscowości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Eugeniusz Kolano. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Też chciałbym dołączyć właśnie tutaj odnośnie szkoły średniej czy szkoły na terenie naszej gminy. Wydaje mi się, że gmina jako miasto, gmina Nowa Starzyna nie jest jedną z najmniejszych gmin czy gmin jakieś po prostu, które są nie radzą sobie finansowo. Jest to moim zdaniem gmina prężna. Dlatego obrona właśnie szkół czy liceum właśnie tutaj w Starzynie wydaje mi się, że jest uzasadniona i tutaj właśnie informacja za wszelką cenę po prostu powinna być jak najwcześniej, bo tu czas też gra rolę, bo no niestety jesteśmy w takich czasach, gdzie to wszystko jest agresywne, jest agresja na każdą informację. Kto powie pierwszy, kto głośniej, czasami się wydaje, że mówi dobrze, że mówi prawdę. Także tutaj właśnie te gminy, jeśli chodzi o Sokołów czy Kamień, to oni po prostu starają się, walczą o tak jakby o każde dziecko z tego względu, bo myślę, że w żadnej gminie nie ma jakiejś takiej właśnie sielanki, że jest dużo uczniów. To jest od jakiegoś czasu, jest to stały temat na każdym poziomie, czy to szkoły podstawowej, czy gimnazjum, czy liceum. Także mnie dotyczy tutaj bezpośrednio też, bo córka kończy gimnazjum i jestem na etapie właśnie wyboru średniej szkoły. Także ta wiedza powinna być właśnie jak najszybciej przekazywana do gimnazjów. Co dane liceum posiada, żeby rodzice właśnie jak najszybciej się dowiedzieli, co dane liceum posiada, czy dana szkoła średnia, jakie dodatkowe zajęcia, jakie dodatkowe przedmioty, bo tu rodzic bierze, bo na pewno jest informacja już, że liceum w Starzynie jest dobrą szkołą, jest na dobrym poziomie, ale też niektórzy właśnie zwracają uwagę, czy na jakieś zajęcia sportowe, w zależności jakie dziecko w czym bierze udział, czy zajęcia wokalne, czy zajęcia artystyczne. I tutaj te szkoły muszą też dodatkowe informacje udzielać rodzicom, co szkoła dodatkowo, oprócz tego, że wykształci dobrze, co dodatkowo po prostu daje temu dziecku, żeby, bo mówię, w tej chwili większość właśnie uczniów czy dzieci to nie jest sama nauka, to są zainteresowania, różnego rodzaju zainteresowania i każde dziecko idzie w różnych kierunkach. Dlatego to jest też związane z tym, że ktoś wybiera szkołę średnio w Rzeszowie lub w Stalowej Woli lub w Starzynie lub w Leżańsku. I mówię, że jeszcze raz, tu rodzice muszą mieć jak najszybciej taką informację, bo podejrzewam, że na pewno jeśli te wymogi to liceum spełnia w Starzynie, bo spełnia, bo naprawdę tu jest, jeśli chodzi o wykształcenie, to jest dobry poziom, to ta wiedza w większości jest. Tylko teraz chodzi mi, żeby przekazać wiedzę lub czy powiat, czy może jako tutaj pan burmistrz, czy gmina, coś dodatkowo zaoferować właśnie dla tych rodziców, żeby można właśnie, jaki ma szkoła atut właśnie dodatkowy, bo to też jest bardzo ważne. Czym charakteryzuje się właśnie dodatkowo? To jest takie moje spostrzeżenie, bo mówię, jestem na etapie wyboru właśnie dla córki średniej szkoły. Druga informacja to odnośnie właśnie tych, tak jak tutaj pani radna Sylwia powiedziała, odnośnie małych szkół. Wszyscy państwo wiecie, tak, mamy prezent od gminy. Mamy prezent pod dwoma względami. Raz, że dzieci, które ta szkoła możliwe, że jest bardziej kosztowna w utrzymaniu. Ale moim zdaniem są argumenty, żeby bronić jej do końca, do wyczerpania wszelkich możliwości. Gdyż dziecko w klasie, gdzie jest 7-9 osób, ono jest
ma sprawdzian, jest przepytany i jeszcze ten sprawdzian może być sprawdzony. Dzieci w klasach dużo liczebnych na pewno nie ma takiej możliwości i wtedy na pewno ten poziom, bo wiem, myślę, że tu i pan dyrektor z Majdanu potwierdziłby, jeśli dzieci z Wólki Łętowskiej idą do Majdanu, naprawdę prezentują sobą wysoki poziom, bo to dziecko ma, ten nauczyciel wiadomo ma dużo czasu na poświęcenie temu dziecku. I ostatnio rozmawiałem z panem radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z panem Jazgą i na temat szkoły na Zaborzu na przykład, to jest gmina Sokołów. Szkoła liczy bodajże 29 dzieci i w tej chwili pisali projekt o termomodernizację i tam będzie właśnie docieplenie, będzie robiona termomodernizacja. Szkoła normalnie będzie po prostu jak gdyby użytkowała. W ogóle nawet nie ma takiej możliwości, ani nie myślą o tym, żeby szkołę zamknąć. Z czym się to wiąże? Jak to powiedział w jednym filmie, kończ właśnie wstydu oszczędź. Czyli nie wyobrażam sobie pracy w takiej szkole lub w takiej placówce, gdzie co pół roku wraca temat zamknięcia, likwidacji. I teraz właśnie, jeśli chodzi o liceum w Sarzynie, tak samo jeśli chodzi o te mniejsze szkoły. Tutaj po prostu mam jak gdyby wielki szacunek do tych nauczycieli, którzy pracują. Bo mówię, trzeba być w ich, jak to się mówi, skórze i słyszeć. Oni mają rodziny, oni mają po prostu też swoje dzieci, im na tej pracy bardzo zależy. I dlatego cały czas właśnie te informacje to jest naprawdę niebezpieczne i szkodliwe dla nauczycieli. Ja w tym miejscu apeluję, bo szkoda mi tych nauczycieli, bo każdy z tych nauczycieli wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi i oddaje się w tej pracy. I tu właśnie wnoszę apel, żeby coś z tym zrobić albo żeby rozmawiać, nie wiem, raz na rok o tych problemach, a żeby te problemy nie wracały co kwartał, co miesiąc, bo naprawdę żal mi tych nauczycieli. Ostatnie jeszcze taką informację chciałbym przekazać tutaj dla wszystkich państwa. Zwróciłem się do pana burmistrza. W Wólce Łętowskiej Ochotnicza Straż Pożarna obchodzić będzie 28 czerwca 80-lecie Straży Pożarnej, założenia Straży Pożarnej w Wólce Łętowskiej. Przygotowujemy się do uroczystości i prosiłbym tutaj o wyrozumiałość państwa radnych, jeśli pan burmistrz zwróci się, bo pan burmistrz obiecał mi pomoc też w zorganizowaniu czy przygotowaniu, wiadomo, jako jednostka ochotnicza Straży Pożarnej będziemy tutaj starać się, żeby to wypaść jak najlepiej, gdyż na tej uroczystości też będzie biskup Nitkiewicz. I dziś mi to potwierdził, byłem zaproszeniem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu za przedstawienie informacji. O głos prosiła jeszcze pani radna Halina Pyszowska. Chyba, że to już nieaktualne. Wydawało mi się, przepraszam, bo wydawało mi się, że pani radna podnosiła rękę, więc wcześniej już zostałam wywołana do wypowiedzi, więc powiem króciutko, podsumuję, że sama jestem absolwentką tutejszego liceum. Mam ogromny sentyment do tej szkoły i ze swojej strony będę jak najbardziej promować wśród swoich znajomych, czy wśród przedsiębiorców, z którymi mam styczność. Będę tą szkołę promować i wszelkie jakieś plotki dementować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani radny. Pan radny Edward Baj. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja chciałem zapytać właśnie, bo zbliża się okres ferii zimowych i chciałem zapytać, może by udało się wybudować teraz właśnie w Rudzie Łańcuckiej szafki na buciki i kurteczki. Pan burmistrz Jerzy Paul. Ja tutaj rozmawiałem już i z rodzicami, z pracownikami i jest to przygotowywane w tym momencie i będzie to zrealizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś zebrany chciałby zabrać głos? Pan radny Grzegorz Stroka. Dziękuję. Pytanie numer jeden odnośnie wycinki drzew w Nowej Sarzynie. Pytanie jest takie, czyja to była decyzja,
tej wycinki w Nowej Starzynie i czy jest jakiś plan nasadzenia drzewek i czy będą jeszcze jakieś wycinki w okresie wiosenno-letnim. To jest pytanie numer jeden. Pytanie numer dwa odnośnie ferii zimowych. Czy przewidziane są jakieś promocje w Miejskim Ośrodku Sportu i Kreacji w Nowej Starzynie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Jerzy Paul. Odpowiem najpierw na pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o drzewa. 90% wyciętych drzew jest to realizowane na wniosek mieszkańców. Mieszkańcy składają wniosek, te drzewa są wycinane pod warunkiem, że przejdą przez całą procedurę. Czyli pierwsza sprawa to idzie od nas, leśniczy, osoba, która za to odpowiada, uważa, ogląda te drzewa, uważa, one zagrażają bądź są chore. Jest składany wniosek do starostwa. Starostwo, czyli pracownicy starostwa przyjeżdżają, oglądają, znowu akceptują bądź nie i dopiero wtedy jest to drzewo usuwane. Czyli to nie jest tak, że ja go nie lubię, nie podoba mi się, czy mi przeszkadza, więc tylko mówię, prawie każde drzewo jest na wniosek mieszkańców. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, czy są jeszcze... Były pozwolenia, natomiast nie powiem, no nie jestem w stanie powiedzieć, czy wszystkie zostały wycięte, te, na które były wnioski? Jeszcze nie wszystkie, tak? Te, które są zaznaczone, na pewno będą wycinane, będą usuwane. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, o MOSiR, tak? Proszę Państwa, chyba z tydzień czy dwa tygodnie temu mieliśmy spotkanie tutaj z wszystkimi, zresztą było w sprawozdaniu, z dyrektorami, z prezesami jednostek podległych. I każdy miał, może nie każdy, ale MOSiR, biblioteka, Dom Kultury, każdy z dyrektorów opracowywał plan zajęć na ferie. Będę miał to przedstawione, tylko ci Państwo jeszcze mieli się razem spotkać, żeby te imprezy, uroczystości nie pokrywały się. Będzie cały program przedstawiony. Promocje? To znaczy tak, rozmawialiśmy na temat promocji, ale dla honorowych dawców krwi. To było to podnoszone, natomiast czy będą jakieś typowo feryjne, to nie chcę powiedzieć, nie było tego tematu. Ale można do tego wrócić, to nie jest tak, że... No to teraz też będzie, to nie przeszkadza. Tak jak mówię, dyrektorzy i kierownicy mieli mi przedstawić, jak widzą plan na feriach, tak, zagospodarowania czasu wolnego. Dziękuję bardzo. O głos prosi radny Robert Sondy. Proszę uprzejmie. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, jeszcze mam taką sprawę, jeżeli chodzi o wycinkę drzew, trzeba do tego jakoś racjonalnie podejść, bo, że tak powiem, to, że mieszkańcy chcą, no to dziwne mi się wydaje, że niektóre drzewa, które są zdrowe, no i, że tak powiem, liściaste też, no sosny wiadomo. Przychodzi okres 80 lat, może być tak, że drewno ulega deprecjacji i po prostu trzeba je wyciąć. No tak jest w przypadku sosen, na pewno jest u mnie taka sytuacja, że sam będę na pewno jako zarządca wnioskował o wycięcie kilku drzew, tylko chodzi mi i mam taką prośbę, żeby to było ze mną czy konsultowane, ponieważ są trzy sosny, które podnoszą asfalt na nowej drodze, która jest od 4 lata temu została wykonana. No nie sposób tego opanować. Jeżeli to niszczy, prawda, jeżeli drzewo jest zagrożeniem, to należy to wyciąć. No tak jakoś trzeba do tego podejść racjonalnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś zebrany chciałby jeszcze zabrać głos? Pani Zalewska, kierownik referatu w Urzędzie Gminy. Proszę uprzejmie. Przewodniczący, Wysoka Rado, jeżeli chodzi o te drzewa do wycinki, to faktycznie tak jak pan burmistrz wspomniał w swojej wypowiedzi, że to przeważnie odbywa się na wniosek stron. Niektóre drzewa to my sami zgłaszamy i staramy się o pozwolenie na wycinkę do starosty, bo trzeba wiedzieć, że na terenach miejskich, które są własnością miasta i gminy, my musimy uzyskać taką zgodę od starosty na wycinkę. Sam burmistrz sobie nie wyda pozwolenia na wycinkę drzewa. I tak to się właśnie odbywa. My
dostajemy wniosek od mieszkańców, które na wycinku drzew, żeby wyciąć drzewa chore, które zagrażają bezpieczeństwu mienia lub ludzi i zgłaszamy to, robimy pomiary i wyznaczamy, oznaczamy je na mapie, dajemy taki wniosek do starosty i starosta przyjeżdża, delegacja, która, komisja, która sprawdza, czy te dane drzewo się nadaje do wycinki, czy nie, i wtedy nam daje taką zgodę na czas, przeważnie taki, który pozwala na ich usunięcie. Także tutaj się nic nie odbywa poza plecami, gdzieś pod biurkiem, że my dajemy przetargu do wycinki drzewa, ogłaszamy przetarg, na które nie mamy zgody. To takich sytuacji absolutnie nie ma i nie zaistniało ani w jednym przypadku. Zdarzało się, że były protesty ludzi na drzewa, gdzie jedni mieszkańcy chcieli wyciąć drzewa. My uzyskaliśmy zgodę starosty, decyzję na wycinkę tych drzew, a tu następni petycje pisali, zdarzało się, że te same osoby, które wcześniej pisały o wycinkę, podpisały się pod petycją, żeby ich nie wycinać. Tak to właśnie wygląda. Odstąpiliśmy od wycinki takich drzew, bo też nie jest to fajne, jak stoją pod drzewem i wykrzykują na pracowników, tych, którzy mają wyciąć drzewa, że coś sobie zrobią, czy nie dadzą, absolutnie po trupie. Także tak to wygląda. Staramy się to robić w jakimś porządku i niezwłocznie uzyskujemy, występujemy do starosty o te zgody. Zdarza się, że nie uzyskujemy na wszystkie, czyli na takie, które się nie nadają do wycinki, które mogą rosnąć i nikomu i niczemu nie zagrażają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosili pan radny Dariusz Żak oraz pan Tadeusz Misiak, przewodniczący osiedla numer 3. Proszę w takiej kolejności. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie burmistrzu. Ja myślę, że jest czyjąś zasługą fakt, że przez te ostatnie lata nikt expressis verbis nie formułował pomysłu likwidacji szkoły. Mówiono o trudnych sprawach. Między innymi o tym na przykład, że w najbliższych latach około 60 nauczycieli szkół średnich nie będzie mogło tam pracować. Nie są łatwe tematy, rzecz oczywista, ale powtarzam jeszcze raz. Nikt nie mówił do tej pory w taki sposób, jak to słyszałem, że chce likwidować szkołę, dlatego, pani sekretarz, proszę mi nie odbierać prawa do zdumienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz Misiak, przewodniczący osiedla numer 3. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Osiedle awaryjne, drzewa, najwięcej kłopotów już od kilku lat. Proszę państwa, na osiedlu awaryjnym 8 lat temu, gdy zostałem przewodniczącym, zwracały się osoby do mnie z prośbą o to, aby usunąć drzewa, które ich zdaniem zagrażały bezpieczeństwu, ich życiu, majątku i tak dalej. I w imieniu mieszkańców takie wnioski formułowałem do ówczesnego burmistrza Gnatka. Sformułowałem takich wniosków 3. Niestety na zebraniach po takiej akcji zbierało mi się dosyć mocno i stwierdziłem, że jeżeli teraz ktoś chce wycinać drzewa, ma jakieś pomysły z zagospodarowaniem zieleni, żeby wspólnoty mieszkaniowe podejmowały same decyzje i w imieniu własnym sami decydowali, które drzewa chcą, żeby zostały usunięte. Proszę państwa, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania. Tak jest niestety nasz urok. Na zebraniu osiedlowym ostatnim, na którym był obecny pan burmistrz, pan prezes gospodarki komunalnej, pan Wołoch, były takie głosy, że wycinamy drzewa, znaczy wycinamy w cudzysłowie wszyscy, nie? Ale były też głosy, że mieszkańców, że wyciąć wszystko i tak dalej, bo są im niepotrzebne, bo zagrażają bezpieczeństwu. I tak jak tu wspomniał pan burmistrz, pani Zalewska, pani kierownik, te drzewa są usuwane, które zagrażają bezpieczeństwu i życiu. Proszę państwa, nie tak dawno, kilka miesięcy temu, przeszła mała wichurka. Prędkość wiatru może 60 km na godzinę, wyłamała
kilka drzew i co się okazuje, struktura korzeniowa tych drzew na osiedlu awaryjnym jest tak marna, że te drzewa stoją, bo stoją. Ale gdy się stanie jakieś nieszczęście, to nikt z tych osób, które protestuje, nie podpisze się pod tym, że on był przeciwko wycince tych drzew. Robi się przy bloku numer 13 na ulicy Chemików. Mieszkańcy podjęli decyzję, że wyciąć sosny, które są najbliżej bloku. Proszę Państwa, zapraszam mieszkańców Nowej Sarzyny, jak tam ładnie teraz wygląda teren. Trawka posiana, drzewa posadzone, drzewa zostały, duże też jeszcze. Nie wycięto wszystkich w pień, bo są takie akcje, że wycinamy wszystko w pień, znaczy wycinamy, no pod adresem burmistrza, no bo ludziom się wydaje, że to burmistrz wydaje decyzję. Decyzję wydaje starosta odnośnie drzew na osiedlu, w całym mieście praktycznie. Tak więc jest jeszcze masa drzew niestety do wycięcia w naszym mieście i to niestety na osiedlu awaryjnym, no bo te drzewa, tak jak radny Sądej powiedział, one mają już ponad 80 lat. No, policzyliśmy raz słoje z jednego pnia, 140 żeśmy się doliczyli, czyli lekką ręką doliczyliśmy się 140, ale niech ktoś sobie siądzie, niech sobie policzy te słoje, jaka to jest robota i stwierdzi, czy drzewo 140, które ma bryłę korzeniową raptem kilkudziesięciu centymetrów, może 1,20 m, jest w stanie wytrzymać nawet najmniejszy podmuch wiatru. Proszę Państwa, na wiosnę zawsze na osiedlu awaryjnym dochodzi do wyłamań drzew. I to jest przykre, no bo gospodarka leśna nie została prowadzona racjonalnie przez lata. Teraz obecny burmistrz i poprzedni, że tak powiem, wzięli się za tą robotę troszeczkę. Próbują to jakoś w jakiś sposób uregulować. No i zawsze znajdzie się jakieś dwie, trzy osoby, które będą zaciekle bronić. Proszę Państwa, to co, jak, takie teksty, jakbyście usłyszeli przy wycince drzew, podczas wycinania drzew, prawdopodobnie, żebyście się nie chcieli pojawiać ani za żadne pieniądze tam robić tych rzeczy. Nie chcielibyście w ogóle słyszeć o czymś takim. Naprawdę inwektywy takie lecą pod adresem pracowników, a oni nie są nic winni. No, wygrał ktoś przetarg na wycinkę drzewa. Część pniaków, które tutaj pan radny... Ale proszę o spokój, ciągle trwa sesja Rady Miejskiej. Pan radny wnioskował o zlikwidowanie. Część pniaków jest frezowanych, to jest następne postępowanie. Proszę Państwa, wycięcie drzewa i wycięcie, wyfrezowanie to są koszty kolosalne. Pan burmistrz to organizuje w ramach, praktycznie za free ludzie to robią i nie narzekają. Tylko, że narzeka dwie, trzy osoby, robi szum w tym temacie, ale reszta jest tak. Te osoby, które są zadowolone, siedzą cicho, no bo są zadowolone, ale ktoś, kto jest niezadowolony, no to będzie szumiał. Proszę Państwa, dwa lata temu były osoby, które szumiały, jak nie wiem co, pół roku temu przyszły do Urzędu Gminy z prośbą o wycinkę drzew. Także jak coś, kiedyś ktoś chce powiedzieć, to najpierw niech pomyśli, a potem może ewentualnie zrobi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś zebrany chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Wysoka Rado, pragnę jeszcze poinformować, że kolejna sesja Rady Miejskiej wstępnie planowana na dzień 23 lutego, a wśród tematów sesyjnych to informacja na temat funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, informacja o stanie rolnictwa w mieście i gminy, informacja o dokonanych umorzeniach podatków lokalnych, informacja na temat współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi na Łotwie i Ukrainie oraz informacja na temat ładu i porządku w mieście gmina Nowa Sarzyna. Wysoka Rado, pragnę jeszcze poinformować, że do dnia 30 kwietnia na każdym z radnych ciążył będzie obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego. Druki stosowne Państwo otrzymacie. Wysoka Rado, ponieważ porządek obrad został wyczerpany, stąd dziękuję wszystkim za uczestnictwo i zamykam 6. sesję Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie.